ciebie. Aha. To trochę niepokojące. Cały czas tak uważnie obserwować samą siebie. Co? Mam coś na twarzy? Potargałam się? Na co się gapisz? Czuję, że ktoś się na mnie gapi. Tak. To trochę niepokojące. Cały czas tak uważnie obserwować samą siebie. Hejka, z tej strony AnyPlayer.pl. Witajcie w kolejnym odcinku z najdłuższej podróży. Jej. Musi pograć z tym Westu Tobiasem. Chyba jeszcze raz. Bo potrzebujemy informacji o kolesiu, o człowieku na kółkach, coś. Przepraszam. Czy mogę jeszcze zapytać się o Arkadię? Ależ oczywiście. Dzięki za informację. Cieszę się, że mogłem ci pomóc. Więc kto może coś wiedzieć o West House? Sprzedawca map na rynku może coś wiedzieć. Muszę ci jednak coś powiedzieć. Niewielu zna West House'a pod prawdziwym nazwiskiem. W mieście jest znany jako człowiek na kołach z powodu swego dziwnego dwugołowego pojazdu. To najbardziej przerażająca i niebezpieczna machina, jaką widziałem. Rower? Może. Wygląda groteskowo, podobnie jak sam West House. To kogo mam zapytać o West House'a? Sprzedawcę map na rynku koło świątyni. Pytaj o człowieka na kołach. Dobra, to chyba mamy informację, zobaczymy, tak? Dobra. Ciągle tak mówisz. I wierzę ci. Aha. A co, myślisz, nie zobaczymy jeszcze Westrum Tobiasie? Dobra, okej. Okay. Teraz coś tego stragana zobaczymy. Człowieka na kółkach. Mapy. O, jest! Czy może mi pan powiedzieć, gdzie mieszka człowiek na kołach? O. Czy może mi pan powiedzieć, gdzie mieszka człowiek na kołach? Może tak, a może nie. Po co? Ponieważ muszę go znaleźć. Przykro mi. Przepisy gildii nie mogę ujawnić prywatnych danych moich klientów. Mapy! Naprawdę muszę wiedzieć, gdzie mieszka człowiek na kołach. Wybacz, nie da rady. Proszę. Bardzo proszę. Nie patrz na mnie takim sarnym wzrokiem. Nie, ponieważ potrafię równowagę. Patrzysz na mnie sarnym wzrokiem. Ale i tak nie mogę ci powiedzieć. Mapy sprzedaję. Proszę mi powiedzieć, gdzie mieszka człowiek na kołach. Nie mogę, panienko. Nie mogę ujawniać prywatnych danych klientów. O, idzie dzieciak. A dwa, to jest to. Czekaj. Spóźniłeś się znowu. I wiesz co? Jesteś zwolniony. Oddaj mi listę klientów i zabieraj się stąd. Kurde. Najemni pracownicy. Nigdy nie zatrudniaj dolemari do ludzkiej roboty. Co ma pan zamiar teraz robić? Z chłopca na posyłki? Najmę nowego, rzecz jasna. Niech szlak trafi równowagę. Znowu będę musiał wnieść tę przeklętą opłatę w gildii kupieckiej. Cholera. Może ja będę mogła panu pomóc? Ty? Jak? Jestem szybka, uczciwa i odpowiedzialna. Mam także duże doświadczenie w branży usługowej.
Być może dziewczyna chłopcem na posyłki. Może i coś z tego będzie, jeśli nie dowie się o tym gildia kupiecka. A jeśli pan im nie powie, to ja też nie. Uprzedzam tylko, że płaca nie jest wysoka. Tylko jeden aren za dostawę plus napiwy od klientów. Wezmę tę pracę, jeśli mnie pan przyjmie. Zgoda. Zawsze to jakaś odmiana. Oto dzisiejsza lista klientów i twoja pierwsza mapa. Zaniesią kapitanowi Białego Smoka. Nazywa się chyba Nebewaj. Znajdziesz go w porcie. No i pamiętaj, żeby klient podpisał ci się. Gildia ściśle trzyma się przepisów. Nie ma podpisu, nie ma pieniędzy, nie ma pracy. Do widzenia. Mapy, nowiutkie, szczegółowe, ratujące życie mapy. No kurde, uspokoisz się. Co? No biegnij, Api, biegnij, biegł się, czekaj, gdzie to było. Brama, tak? No. No kapitana, czyli doki trzeba iść, tak? Nebea i Biały Słok. Kurde, uspokoi się. To chyba będzie tam. Tamtą stronę, no przestańcie, nie.